Nastrój się na Warszawie. Cezary Łasiczka, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nastrój się na Warszawie. Goście dzisiejszego programu to pan Waldemar Dąbrowski, dyrektor generalny Teatru Wielkiego, Opery Narodowej i Ojciec chrzestny Orkiestry Symfonia Warsowia, czy ojciec nawet nie chrzestny? Zaraz do tego dojdziemy. <grym> I pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Symfonia Warsowia. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. To ustalmy ojcostwo, bo był taki moment na lotnisku Chopina, jeszcze zanim ono wyglądało tak dobrze, jak dzisiaj wygląda, kiedy pan dyrektor Waldemar Dąbrowski po bycie w Warszawie ser Jehudi Menuchina. Przed jego odlotem zapytał: Maestro, a czy maestro nie zgodziłby się poprowadzić tej wspaniałej orkiestry, z którą maestro spędził ostatnie miesiące? No i maestro Jehudi Menuchin spojrzał w piękne oczy pana dyrektora Dąbrowskiego, wyciągnął pióro i powiedział: Waldemarze, of course. Tak, powiedział. This is my honor and pleasure. Mój honor i przyjemność przejąć odpowiedzialność za tę orkiestrę, ale to nie zupełnie tak było do końca. No <gry> dobrze, to ustalmy teraz fakty. Ustalmy fakty. To było po koncercie w Filharmonii Narodowej, do którego przygotowywaliśmy się w sposób szczególny i rzeczywiście trwający ponad trzy miesiące. Tak naprawdę, orkiestra urodziła się. Z pewnego faktu, który z jednej strony był niewiarygodnym sukcesem Jerzego Maksymuka, ale równocześnie źródłem bólu znakomitych muzyków polskiej orkiestry kameralnej, którzy nagle zostali be, bez swojego szefa, na no mało powiedzieć autentycznego lidera, kogoś, kto wprowadził ich na wyżyny muzycznego świata. Nikt się nie dziwił temu, że, że Jurek przyjął tą propozycję Scottish BBC Orchestra, ponieważ miał za sobą znakomity czas z polską orkiestrą kameralną, ale repertuar kameralny jest powtarzalny, on jest limitowany. Granie po raz pięćdziesiąty tego samego utworu, te same trasy, ile tam płyt się, ogromnie dużo je ma i tak dalej. No, trzeba pamiętać kontekst. Kontekst był taki: Warszawa szara i smutna czas stanu, post stanu wojennego. I tu nagle taki błysk tej polskiej orkiestry kameralnej, te kolorowe szaliki Maksymilka, jakiś światowiec pojawiający się nagle dostaje ofertę poprowadzenia wielkiej orkiestry symfonicznej, znaczącej na Wyspach Brytyjskich i w Europie i, i otwarcia sobie cudownego, nielimitowanego, Repertuaru symfonicznego. To go uwiodło jako muzyka. Ja nie wiem, czy to się da porównać z nagrodą Nobla czy czymkolwiek, ale w tamtym czasie to chyba było jeszcze więcej. Takie wyjście z tej, no co tu dużo gadać, jednak bardzo smutnej sytuacji Polski roku 83, bo pamiętam dokładnie, że to była jesień 83. No ale dobrze, co zrobić z tymi wspaniałymi muzykami. Jak sobie poradzić? I teraz zobaczcie, jakie są zbiegi okoliczności i ile przypadek decyduje w życiu człowieka. Eleanor Hope. Eleanor Hope pisze do mnie, że maestro Jehudi Menuhin poszukuje orkiestry takiej szubertowsko-mozartowskiej, ponieważ zmieniła się technologia nagrywania, i to jest kolejny przypadek, prawda? Przeszliśmy z czarnej płyty na CD. I postanowił nagrać to wszystko, co ma na czarnych płytach właśnie z nową orkiestrą na, na CD. I wtedy z Franciszkiem Wybrańczykiem trochę depresji, trochę z wielką nadzieją na to, że uda nam się u, uratować tę całą sytuację, postanowiliśmy zaprosić młodych utalentowanych muzyków z całej Polski, a równocześnie wybitnych muzyków z wielu orkiestr polskich, którzy byli mistrzami. Poszczególnych instrumentach, bo tu głównie chodziło o kwintet. Mieliśmy, tak, o dodanie yy, drewna i blachy do, 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 tego, yy, do, do tego zestawu, na coś w rodzaju warsztatów. I cały teatr studio był nasycony mini próbami. Taką pracą warsztatową. To był workshop, to mało powiedzieć. To była jakaś gigantyczna praca niezwykle utalentowanych ludzi, z których mieliśmy wyłonić tych 20 paru, które dopełnią polską orkiestrę kameralną i stworzymy zupełnie nową formację. I to przebiegało w zupełnie niezwykłej atmosferze. Wtedy Franciszek Wybrańczyk pokazał całą swoją maestię w budowaniu sensu orkiestry, to znaczy zachowanie walorów indywidualnych. I wykreowanie relacji silnej wspólnoty. To, to, to jest budowanie orkiestry. Orkiestra musi być harmonicznie zespolona, a równocześnie mieć silne indywidualności. I ten proces trwał trzy miesiące. Rzeczywiście doprowadził do koncertu w Filharmonii Narodowej, w efekcie którego mm, mogłem na tym lotnisku, o którym nie chciałbym Państwu opowiadać, dlatego że to jest przykre wspomnienie, jak ono wtedy wyglądało. A już w szczególności przykre jest, jak wyglądał w salonie Bipowski. Ja nie wiem, chyba. Chyba nikt z państwa nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądał salonik Wipowski na ówczesnym lotnisku okęcie no Doszło do tego momentu, w którym odwożąc maestro Menuchina na lotnisko, razem z Frankiem zresztą, położyliśmy mu tą karteczkę, na której on osobiście napisał, że będzie jego zaszczytem i przyjemnością przejęcie odpowiedzialności artystycznej za orkiestrę Symfonia w Warszawie. Ale przedtem może opowiem taką historię, która która też pokazuje aurę ówczesnej Warszawy. Odprowadzaliśmy po koncercie razem z Władkiem Serwatowskim, świętej pamięci już niestety moim bliskim wówczas współpracownikiem, Menuchina do hotelu Victoria. Nawiasem mówiąc, jedynego wówczas przyzwoitego hotelu w Warszawie. I przed Wiktorią stała pani z bukiecikami kwiatów. I w momencie, kiedy Menuhin wchodzi do środka, pani wyciągnęła rękę i wręczyła mu ten kwiatek, a ja do kieszeni jakieś symboliczne 10 zł, Menuhin mówi: Boże, to Warszawa jest wspaniałym miastem. Ta melomanka nawet tutaj na mnie czekała. <głosłenia> Ciąg przypadków tworzył pewne iluzje, które <głosłenia> sprawiały, że jesteśmy się sobie bliżsi. No a potem jeszcze może warto wspomnieć, że zadzwoniłem do Krzysztofa Pendereckiego i poprosiłem o przyjęcie Menuchina w Krakowie, bo wiedziałem, że go muszę jakoś tym Krakowem uwieść, bo, bo Kraków wtedy wyglądał zupełnie inaczej niż Warszawa. Krzysztof Elżbieta tworzyli taką wspaniałą, reprezentującą polską kulturę na świecie, Menuhin oczywiście ich znało, nie znali Menuhina, więc przy, przylecieliśmy do Krakowa, odbyło się wspaniałe przyjęcie z całą bohemą krakowską, Stasiu Radwan, Jerzy Jarowski i wielu innych wybitnych ludzi krakowskiej kultury i wtedy już wiedziałem, że, że Menuhin jest z nami, no i tak zostało na lata. Ale warto też skoncentrować się na postaci Franciszka Wybrańczyka, bo w ówczesnej Polsce to nie było coś naturalnego, a wręcz powiedziałbym, to było coś nietypowego, żeby szefem orkiestry był ktoś inny niż dyrygent. To nie było nietypowe. To było nie do pomyślenia. W polskiej kulturze orkiestrowej. I, jeśli mam być szczery, to moja największa zasługa w tym procesie rodzenia się symfonii wersowej polegała na tym, że ja zobaczyłem we Franku lidera i przyszłego dyrektora tej orkiestry. On się bronił rękami i nogami. Naprawdę nie chciał. Umiał wszystko, ale wyobraźnia nie pozwalała mu zobaczyć siebie na miejscu, na którym powinien być drugim. A on był lepszy od wszystkich drugi polskich razem wziętych jako, jako dyrektor orkiestry, ponieważ czuł muzykę za pulpitem ostatnim, czuł koncert mistrza, czuł sens, jakby wszystkie subtelne sensy materii muzycznej, materii orkiestrowy i oczywiście także potrafił współpracować z dyrygentami jak ich inny, bo przecież my byliśmy w punkcie wyjścia, był Menuhin, był wciąż Jerzy Maksymiuk, którego orkiestra bardzo kochała i chciała z nim dalej współpracować, chociaż to był trudny moment rozstania. No i trzeba było znaleźć jeszcze cały szereg innych dyrygentów, którzy by wyznaczali tą drogę w kierunku wielkiego świata muzycznego, czyli wielkich festiwali świetnych nagrań, najważniejszych sal koncertowych i taką drogą to poszło. Franek był nadzwyczajny. Tu trzeba powiedzieć, że jego droga do wielkiej muzyki zaczęła się w śląskiej chłopskiej rodzinie, gdzie taki Janko muzykant, czyli Franek muzykant urodził się jak jakieś bryłka kryształu, czy diamentu, czy cokolwiek inny. Potem trafił do zespołu Mazowsze, z Mazowsza do Filharmonii. Potem wyjechał do, do Libanu, gdzie nawet stworzył kwartet z świetnie grającymi ambasadorami różnych ważnych państw. Uzupełnił wykształcenie lingwistyczne, mówił biegle po francusku, po angielsku. Nauczył się niemieckiego i siłą rzeczy miał... Takie no, niezwykłe kompetencje muzyczne i międzynarodowe, które pozwoliły mu być wybitnym dyrektorem symfonii Warszawy i współpracować z największymi dyrygentami świata. A pamięta pan, kiedy pan po raz pierwszy usłyszał polską orkiestrę kameralną? To była mniej więcej połowa lat 70. Druga połowa lat 70. No i mieliśmy do, do czynienia z absolutnym zjawiskiem, powiało wielkim światem. To niesamowita precyzja drgencka Maksymiuka, eee, zawrotne tempa. Prawdę mówiąc, zawsze się bałem, że on spadnie z podium, bo, bo był szybszy niż wiatr, ale muzycy jakoś, jakoś zdążali. Niemniej stworzył formację. Która, która zachwyciła e, melomanów na całym świecie. Przecież to też naznaczone wielkimi salami koncertowymi, festiwalami, nagraniami. Na moment już, w którym oni nawiązali współpracę z Ema, may dla nas tą legendarną wytwórnią płytową, to był takim pasowaniem, pasowaniem na rycerza. Ja pa pa pamiętam e, Serenadę Karłowicza i mm, koncert na orkiestrę Grażyny Bacewicz. Wtedy, wtedy w tym programie, który mnie absolutnie zachwycił. Plus chyba jakieś walce Czajkowskiego, co, co, coś takiego. I czuł pan, że wasze losy się przetną w przyszłości? Nie. Wtedy jeszcze nie mogłem e, tego czuć, ale z, zachwyciłem się zarówno orkiestrą, jak i e, osobą Jerzego Maksymilka, Kiedy zostałem... Szefem Centrum Sztuki Studio? Tak, szefem Centrum Sztuki Studio i miałem sytuację... E, teatru narracji plastycznej Józefa Szajny, czyli, czyli dziedzictwo wielkiego kreatora polskiej sztuki, bo i teatru i, i plastyki, malarstwa, grafiki, rysunku. Józef Szajna był niezwykle wszechstronnym artystą. Miałem taki teatr osobny Jerzego Grzegorzewskiego, który wyznaczał nam pewien rdzeń sensu artystycznego tego miejsca. Do tego była założona przez Szajnę galeria, którą bardzo rozwinąłem, czyli miałem Teatr przekraczający granice języka. Miałem sztuki wizualne, które przekraczały w sposób oczywisty jakiekolwiek ograniczenia, i zapragnąłem mieć muzykę, która dopełni sensu wspólnoty sztuk pod jednym dachem tego korespondence za romantycznej idei wspólnoty sztuki. To zwróciłem się do Jerzego Maksimiuka. Który wtedy stał na czele orkiestry bezdomnej, bo rozstały się za sobą polska orkiestra kameralna z operą kameralną. No, tak już było za ciasno, prawda? To, 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 dalej byli w przyjaźni ze Stefanem Sutkowskim i tak dalej, ale i, i orkiestra była bezdomna. I wtedy złożyłem propozycję, żeby Polska orkiestra kameralna stała się częścią tego uniwersum centrum sztuki studio. Taki był początek naszej współpracy. Wspomnienia są um, absolutnie niezwykłe. Mniej więcej. Pokrywają się z moimi wspomnieniami, bo ja też pamiętam ten koncert Filharmonii Narodowej w kwietniu w 1984 roku. Oczywiście z trochę innego punktu widzenia, z punktu widzenia bardzo młodego człowieka na przełomie średniej szkoły, a studiów, gdzie siedziałem na pierwszym balkonie na schodach z magnetofonikiem firmy Sony, to pamiętam, do dziś nagrywałem zupełnie nielegalnie ten koncert. I właśnie to olśnienie i ten zachwyt i spotkanie z jakością, której się wtedy nigdzie indziej nie dało um, spotkać. I to porównywanie, od razu porównywanie Polskiej Orkiestry Kameralnej z orkiestrą Neville'a Marinera, sam Martin de Vils, no tej takiej najwspanialszej, najcudowniejszej y Orkiestry Świata. Ale moja przygoda z orkiestrą, bo oczywiście wtedy, będąc tym uczniem, siedząc, siedząc na tym balkonie, sobie wtedy marzyłem, żeby chociaż trzy minuty zamienić słowo z muzykiem z tej orkiestry. No teraz mi się to wypełnia wspaniale. Mam trzy związki zawodowe, więc sporo dyskutujemy. Ale wtedy, wtedy było to absolutne marzenie. Ale ta przygoda i znajomość z legendarnym dyrektorem Franciszkiem Wybrańczykiem dla mnie zaczęła się wcześniej, ponieważ w średniej szkole pan Franciszek uczył mnie grać na klarnecie. Ja byłem jego uczniem. Kladnetu. I to była, okazuje się, niezwykle ważna osoba w moim życiu, bo to właściwie człowiek, który za mnie podejmował wszystkie decyzje. Troszkę wstyd się przyznać, że w życiu był taki człowiek, który te główne decyzje życiowe podjął za mnie. Bo pierwsza była taka, że e, Janusz, nie gra zbyt dobrze na klarnecie, nic z tego nie będzie. Jeżeli chcesz mieć cokolwiek wspólnego z muzyką... Janusz, powiem, że ci przerwę, ale to był jeden z talentów Franka, który polegał na tym, że on Potrafił przykre rzeczy powiedzieć w taki sposób, że nie odbierałeś tego jako przykrości, tylko jako mądrość, która kieruje cię o piętro wyżej w twoich decyzjach życiowych. Wspaniale to powiedział. Szkoda, że dopiero na dwa i pół roku przed egzaminami <śmum> na studia i nagle powiedział: Jedyny instrument, na którym ewentualnie masz szansę, to kontrabas. Choć pójdziemy do nauczyciela kontrabasu. Ja byłem bardzo przeciwny, bo myślałem, że kontrabas tylko trzyma kwintę w zespole folklorystycznej. Ale okazało się, że tak, że Franciszek Wybrańczyk gdzieś zauważył, że to będzie mój instrument. To faktycznie stało się moim instrumentem i powiedział, jak już ci nie będzie nic wychodziło, to najwyżej cię zatrudni, i was sobie, oczywiście, mówił to w żacie bardzo dużym. Więc ja wspominam Franciszka Wybrańczyka z tego okresu, kiedy był moim nauczycielem. E, 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 Kladnetu z tego, że zimą w niedogrzanej sali w szkole na Urucha uruchamiał takie słoneczko swoje, miał zawsze zamknięte <noise> <nie> w szafie <noise> wymową. I, I żeby utrzymać tego młodego ucznia kladnetu w jakimś rytmie, w, w odpowiednim tempie, miał takie swoje znane, powiedzące. Raka taka, raka taka, tink tak, ting tang. I po prostu zawsze to śpiewał, żeby jakoś tam y, trzymać, y, trzymać się w odpowiednim tempie. No i też wspominam go z tego, że ciągle go nie było. Cały czas wyjeżdżał. Y, Troszkę się tłumaczył, że to będzie zastępstwo pana dla Steierwalda, też takiego legendarnego nauczyciela. to mówi, wiesz, bo ja teraz wyjeżdżam z Orkiesu do Nowego Jorku, a teraz do Tokio, a teraz do Berlina, a teraz do Paryża. Więc dla młodego człowieka, wchodzącego dopiero w świat mózgi, no to było e, e, chwycenie, chwycenie pana Bałgarda za nogi sam fakt, że można było słuchać tych opowieści. E, i później jest sytuacja po kilku latach, kiedy pan Franciszek mówi do mnie wiesz co, będą przesłuchania do orkiestry. Przyjdź. Ja byłem holśniony tą sytuacją i okazało się, że po tych wstępnych przesłuchaniach zakwalifikowałem się do takiej szkółki przy Symfonii Warsowi i i ta szkółka to był naprawdę genialny wasz wspólny, wspólny pomysł przy Centrum Sztuki Studio. Przez cały rok, w każdy weekend, spotykało się tych kilkunastu młodych adeptów, którzy przeszli te wstępne przesłuchania i ćwiczyliśmy z Jerzym Swobodą, młodym dyrygentem, taką osobą niezwykle wymagającą. Tak, wszystkie weekendy spędzało się w Centrum Sztuki Studio. To było zupełnie niebywałe. I chyba Jerzy Swoboda chciał przekroczyć granice wymagań samego Jerzego Maksymiuka, bo muszę przyznać, że krew się lała czasami na tych próbach I jakieś złości i awantury, że ktoś się nie przygotował. I przy końcu tego roku tej szkółki był wspaniały koncert. W Łazienkach i w Berlinie w Concert House. symfonia Wassowa wtedy miała urlop i my jako ta zupełnie młoda orkiestra, ta szkółka symfonii Wasowi z koncertem pojechaliśmy i później te przesłuchania, niezwykle ciekawe, bo przesłuchania i już jeszcze główne przesłuchania do orkiestry grało się w kwinteciku, czyli po prostu po jednej osobie z każdego instrumentu i graliśmy oczywiście te utwory, które były ćwiczone przez cały rok, a ponieważ tych chętnych skrzypków było, było o wiele więcej niż koncabasistów, więc ja grałem wszystkie te kwintety, więc nawet jak w pewnej chwili się pomyliłem, to mogło się poprawić. I później ta wspaniała wiadomość, no tak przyjmujemy cię do orkiestry, ale ten pierwszy rok to nie będzie miał etatu, bo jeszcze musimy cię obserwować i tak dalej. No Ale pierwszy rok to był rok 1987, i później dla mnie ta zupełna niesłychana propozycja, że tak od 1 sierpnia możemy cię przyjąć już na etat do orkiestry i później. Pójść się na wizytę do pana dyrektora Waldemara Dąbrowskiego i otrzymanie umowy, właśnie o niego. Więc pierwsza moja umowa w życiu o pracę. Ja to żałuję, pan panie Dąbrowskim. dyrektorze? Przede wszystkim A. pamiętam ten moment. O. No, naprawdę pamiętam bardzo dokładnie. Oczywiście nie mogę pamiętać wszystkich sytuacji tego typu, ale Janusza pamiętam. Wysoki, bardzo szczupły już zbudował w tych wszystkich przedszkolnych zajęciach jakąś swoją pozycję, a poza tym ja bezgranicznie wierzyłem kompetencji i intuicji Franka. To, wiesz, to było zupełnie jasne, że, że on o tych sprawach rozstrzyga, ale formalnie ja podpisywałem, więc pamiętam ten moment, jak podpisaliśmy tę umowę. Zresztą parę lat temu przyniosłeś mi ją, bo masz swoje marki. I ze wzruszeniem spojrzeliśmy na dokument z sierpnia 1988. Który... Wynagrodzenie 220 zł. <grym> który... no tak, ale wiesz, na tym polegał fenomen wynagrodzenie 220 zł, ale jak Symfonia Warszawa podjeżdżała pod studio, pod teat studio, to wszyscy aktorzy patrzyli z podziwem z zachwytem, być może nawet zazdrością na te samochody, którymi podjeżdżali, ponieważ ich prawdziwe zarobki nie polegały na tym etacie, który otrzymywali, bo on był rzeczywiście bardzo skromny, tylko na możliwości. Podróże artystyczne, które były honorowane no, w troszkę lepszej walucie. Tak. I... A to jeszcze jest przed rokiem 1989? No więc... tak, tak. No tak, ale stworzenie takiej instytucji, stworzenie takiej orkiestry, gdzie młody człowiek wchodzi i naprawdę czuje się olśniony tymi artystami, których widywało się na scenie, których się podziwiało, te wszystkie koncerty polskiej orkiestry kameralnej, chociażby na festiwalu Warszawskiej Jesień i te legendarne wykonania, kiedy się właściwie widziało, że gra bo już grali tak absolutne pianissimo, że nie można było tego usłyszeć. I ta właśnie dyscyplina i energia, i jednak szaleństwo Jerzego Maksymiuka. I ja nagle jestem członkiem tego zespołu. To było coś niebywałego. Grałem z największymi artystami świata, bo i Jehudi Menuchin, Krzysztof Penderecki, Mścisław Sostopowicz. No tu można by wymieniać po prostu nie całą skończyłeś. encyklopedię. Nie Kogo tam chcesz ze szczytów? nagle z tymi z wspaniałymi artystami. Zwiedza się naprawdę cały świat. I gra się w najlepszych salach koncertów świata i jeszcze mi za to płacą. Nie do końca to na początku było dla mnie zrozumiałe, dlaczego mi za to płacą, ale właśnie chyba ta wspólnotowość i tworzenie jednego ciała i to była niezwykła umiejętność. Franciszka. Rektora, o, tak. Franciszka w Którego nazywaliśmy Francesco. To znaczy nas dwóch, tak mówił do e. niego Jurek Maxiuki, ja. Ale to jakoś oddawało tą, w jeszcze, włoską naturę. Renesansową taką. Taką re renesansową, a równocześnie śpiewną w jakiś sposób. Naprawdę tak jak on czuł muzykę i sens obecności artysty. W zespole, to ja w swoim życiu nie spotkałem nikogo innego. Symfonia Warszawa między innymi osiągnęła dlatego sukces, że wprowadziła parę reguł żelaznych, które były niepodważalne. Pierwsza była taka, że nikt by się nie odważył przyjść na próbę, żeby czytać nudy, co było normą w większości polskich orkiestr. To, 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 to że trzeba pracować w domu, być przygotowanym i przyjść na próbę i szanować siebie nawzajem. I właśnie pracować w domu, ale później ten system prób sekcyjnych, tak. gdzie przed pierwszą próbą cały orkiestrę ćwiczyliśmy, ćwiczyliśmy w grupach i oczywiście wtedy ta orkiestra była dużo mniejsza. W tej chwili no na tak. etacie mamy 74 muzyków, wtedy to było 42. Było trzy wiolonczele, dwa kontrabasy, tak. no naprawdę mały skład, gdzie wszystko bardzo dobrze słychać i nie było możliwości, żeby przyjść nieprzygotowanym, bo naprawdę czujne oko, czy Pana Andrzeja Staniewicza czy Grzegorza Kosłowskiego, wystarczy, że spojrzeli. Jasia A... Staniedzi. A w tym okresie byli tacy panowie inspektorowie, dwóch inspektorów zupełnie spektakularnych, bo i Andrzej Staniewicz i Paweł Gadzina, człowiek na samo ich spojrzenie już siedział cicho. A potem Józek Kolinek. Tak? Następnie Józek Kolinek, tak? Więc to takie wspaniałe postaci tego zespołu. Ale chyba też ta świadomość, że można było jednak w każdej chwili, jeżeli człowiek się Puszczał w graniu, czy coś mu bardzo nie pasowało. Można było prawie z dnia na dzień zostać. No po prostu zostać po, po, bez pracy, zostać tak? podziękowanym. Naastrój się. Nawet sobie.